Dzień dobry, witam serdecznie. Rolnictwo najczęściej się kojarzy z maszynami, które służą do tak zwanej produkcji rolnej, ale nie z samochodami. Dzisiaj opowiemy Państwu historię wartą tarpana. Dwie nazwy samochodów, ale jeszcze jedna, Honker. Honker, czym Panu się kojarzy? No, historykowi kojarzy się jednoznacznie. To był krzyk dzikiej gęsi, jednocześnie hasło do natarcia w czasie bitwy o Monte Cassino w maju 1944 roku. Na przełomie roku 2019-2020 powstało wyjątkowe Muzeum Tarpana i dzisiaj o nim Państwu powiemy. Ruszamy? Tak jest. Muzeum Narodowym Rolnictwa i Muzeum Rolno-Spożywczego w Szczeniawie od grudnia ubiegłego roku funkcjonuje muzeum, oddzielne muzeum, Muzeum Tarpana. Kuratorem muzeum jest pan Gerard Radecki, z którym w tej chwili mam przyjemność rozmawiać. Proszę pana, wszedłem tutaj i serce się raduje, bo mam tyle lat, ile mam, kiedy popatrzyłem na modele, wzory samochodów, pojazdów, które tutaj stoją, to mi się przypomniało po prostu moje dzieciństwo. Jest Warszawa, tak zwana babcia Warszawa, ta pierwsza jest pierwsza synka. Jest samochód Lublin, którym jeździło się na ćwiczenie w wojsku. Jest to wstęp. Jest to wstęp, wprowadzenie do właściwej ekspozycji. Do tego, co czeka nas tam dalej. Muzeum Tarpana. Pan jest związany z tarpanem, związany jest z produkcją, związany jest z tą tematyką. Zacznijmy może od tego, kiedy pojawił się pomysł utworzenia muzeum. Możemy bardzo dokładnie taką datę znaleźć, dlatego że pomysł pojawił się w trakcie rozmowy, mojej rozmowy, którą toczyłem z dyrektorem muzeum, panem doktorem Janem Maćkowiakiem na Kongresie Muzealników Polskich w Łodzi. To była wiosna 2015 roku i w trakcie takiej kuluarowej rozmowy wpadliśmy właśnie na pomysł, żeby zbudować w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szczeniawie ekspozycję stałą, która właśnie będzie opowiadała o samochodzie rolniczym z Wielkopolski, z Poznania, Antoninka. Tak. Właśnie, bo to jest nasze dziedzictwo, prawda? Gdzieżby indziej, jeśli nie w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie pod Poznaniem, tak, miała być eksponowana wystawa opowiadająca o samochodzie rolniczym, który był produkowany w Poznaniu. Tylko tutaj. Czyli tylko tutaj. No i jeżeli samochód rolniczy polskiej produkcji, no to tarpan. Proszę Państwa, stoję przy tarpanie. Tarpan kojarzy nam się z konikiem polskim, ale w Poznaniu, w części dzisiejszego Antoninka, kiedyś była fabryka samochodów Tarpan. Proszę Pana, co było przed tym tarpanem, tam właśnie w Antoninku? Dzisiaj na tym miejscu jest fabryka Volkswagena oczywiście, tak, a wcześniej przed fabryką samochodów rolniczych Polmo, która produkowała tarpany, były wielkopolskie zakłady napraw samochodów, które remontowały wielkie ciężarówki marki Tatra i Jelcz. Samochody powstawały w latach 71 do lat 90, 95. Powstawało różnych, dużo modeli, prawda? Były to tak zwane miksy samochodów, tak? Bo na przykład mamy tu lampkę z Fiata. Rzeczywiście, tarpan zbierał w sobie części przede wszystkim z dwóch konstrukcji licencyjnych. Warszawy i polskiego Fiata 125P. I klamki przecież z Malucha też później się pojawiały. Później oczywiście, tak, tak. Natomiast tak, trzeba powiedzieć, że sama koncepcja samochodu uniwersalnego, jakim był tarpan, jest całkowicie oryginalna, jest całkowicie polska i właściwie nie ma podobnej konstrukcji na całym świecie. Takiej, która zapewniała dwie funkcje, mianowicie przewóz większej ilości pasażerów, 6-7 wewnątrz, tak, albo też po wsunięciu ruchomej tylnej ścianki kabiny do środka przewóz 3 pasażerów i większą ilość ładunku. No bo tarpan powstał między innymi dlatego, że Nysa i Żuk były za duże dla rolników, a Syrenka R20 była za mała, więc ten taki w sam raz, prawda? Tak, zdecydowanie i jednocześnie proszę zwrócić uwagę na to, że on doskonale mógł się poruszać po drogach gruntowych, a Syrenka już tego nie mogła. A ile palił, prawda, mniej więcej? Z silnikami warszawowskimi, górnozaworowymi, przynajmniej 12 litrów benzyny. Później wprowadzono pod wpływem eksportu do Grecji silnik z polskiego Fiata 125P o pojemności 1500 cm3 i on palił powiedzmy litr, dwa mniej. Nazwa tarpan pochodzi od konika, ale wcześniej przed tarpanem była jeszcze warta. Ona chyba nie weszła do produkcji. Sprawa jest skomplikowana, ponieważ w Poznaniu powstały dwa prototypy przed tym samochodem.
Oba te prototypy były oparte na koncepcji Syreny 104. Jeden nazywał się Warta, a drugi już Tarpan. W związku z tym ta opowieść o tym, że nazwa Tarpana została wybrana przez czytelników Ekspresu Poznańskiego, troszeczkę w tym kontekście jest zagadkowa. Zagadkowa może być troszeczkę legendą, ale prawdą na pewno jest to, że Tarpan powstał w Poznaniu, w Wielkopolsce, w krainie rolniczej. A o rolnikach można też dużo opowiadać. I jakieś przemysłu rolniczego nie zapominajmy, o zakładach Hipolit Cegielski Poznań, które funkcjonowały od drugiej połowy XIX wieku już tutaj. A w jaki sposób były wykorzystywane w rolnictwie? W rolnictwie na różne sposoby, no zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy dowożenia płodów rolnych, dowożenia nawozów na pace, tak, ale mamy. Ale też, w niedzielę na mszę też można było pojechać. Oczywiście i mamy tego typu świadectwa, można tutaj w to nie wierzyć, natomiast mamy relacje rolników, że wsiadali w tarpanę i jechali na wakacje nad morze całą rodziną. No, nie dziwnego, przecież pojemne auto. Można jeszcze bagażnik może na samą górę gdzieś zamontować dodatkowo. Ale mamy taki egzemplarz, żeby też takie są. Nawet gdzieś miejsce noclegowe z tego zrobić. Tak. Musimy sobie powiedzieć o tym, że tarpan był rzeczywiście samochodem uniwersalnym i często służył na wsi jako jedyny w ogóle funkcjonujący samochód, prawda? Dlatego rzeczywiście służył do wszystkiego i mimo, że kosztował tyle, ile wybudowanie nowego domu na wsi wtedy, w latach 70., to bywał takim rzeczywiście środkiem przetargowym. Mamy na przykład taką relację jednego z rolników, który powiedział do swojego ojca: ojcze, zostawiam ci tę gospodarkę, idę do miasta, przeprowadzam się. I wtedy ojciec powiedział: nie, synu, zostań, kupię ci nowego tarpana. I syn został. Tak jak Mercedesa dzisiaj byśmy powiedzieli, albo dostaniesz synu Ferrari, zostań u mnie na gospodarstwie. A on dostał tarpana. No niesamowite. Poza tarpanem, jako jednym takim autem rolniczym, powstał jeszcze inny model, tarpanola. I to bym chciał też pokazać. To jest zupełnie inna historia i zaraz jej o niej opowiem. Co mnie zaskoczyło w budowie tarpana, to to, że każdy praktycznie model zaczynał się od tworzenia przedniej szyby. Bo to był element, którego nie dało się podrobić, powtórzyć, prawda, czy nie? To jest taki symbol tarpana, ta przednia szyba, bo z jednej strony jest synonimem nowoczesności. W przypadku nadwozia tego samochodu na pewno możemy mówić o tym, że nadwozie miał ultra nowoczesne, jak na początek lat 70., a z drugiej strony pokazuje, jaką manufakturą tak naprawdę była na początku fabryka samochodów rolniczych. Otóż nie było tam linii produkcyjnej, nie było tam taśmy, nie było tych elementów, które przenoszą nadwozia w trakcie produkcji, prawda? Tylko to była po prostu najczęściej w znacznej mierze ręczna robota, klepanie blach. Dopiero później zakupiono taką prostą bardzo prasę do tłoczenia blach, ale naprawdę zanim ta fabryka stała się w pełni fabryką samochodów, musiały minąć lata. To kierowca musiał się modlić jadąc tym samochodem, że ta przednia szyba się nie zbiła, bo nie będzie miał kolejnej. Na pewno to była największa trudność dopasowania przedniej szyby w tym aucie. Słyszeli Państwo o włoskim tarpanie? Właśnie przy nim siedzimy. Ale tak naprawdę chyba oryginalne to, co z samochodu może być, to tylko myślę, że te opony Dunlopa, bo pozostała część jest z gipsu. To jest jedyny tego typu obiekt w Polsce, w Europie, może nawet na świecie chyba. Wytwórnie mają swoje studia stylistyczne. Oczywiście Fiat miał również takie studio. I zanim samochód trafi do produkcji, z reguły robi się makiety. Najpierw w skali 1:5, często w drewnie albo w plastelinie modelarskiej, a potem już na końcowym etapie, zanim przejdzie się już do projektowania tłoczników do blach, prezentuje się odbiorcy taki gipsowy model w skali 1:1. I szczęśliwie przetrwał taki model w odniesieniu właśnie do włoskiego projektu tarpana, bo receptą na tą manufakturę, jeśli chodzi o fabrykę samochodów rolniczych i te rzemieślnicze sposoby wytwarzania tarpanów, właśnie miał być zupełnie nowy samochód zaprojektowany przez Fiata. Bo to jest skala 1:1, ale przyjechał tutaj prezes z Turynu, prezes Fiata i pokazywał model 1:5, ale takiego bardziej luksusowego. Tarpanola, tak? Bo tarpanola tak się nazywał ten samochód. Włoscy inżynierowie, którzy projektowali ten samochód, rzeczywiście tak pieszczotliwie nazywali prototyp właśnie przyszłego tarpanola, pięknie. Tarpana, tak. Natomiast rzeczywiście w czerwcu 1979 roku prezes Fiata Giovanni Gianni Anelli był obecny na poznańskim ratuszu na podpisaniu zupełnie nowego kontraktu łączącego polską motoryzację z tym włoskim koncernem. W ramach tego kontraktu miał być produkowany właśnie ten samochód jako następca tarpana. Mieliśmy po drugie otrzymać nową rodzinę silników
dieslowski i benzynowy silnik, który miał być stosowany i w tym aucie, i w Polonezie, już produkowanym od roku. I wreszcie zamiast Malucha, zamiast Fiata 126P, mieliśmy produkować Pandę, Fiata Pandę, która okazała się mega hitem włoskiego koncernu. Niestety żaden z tych trzech elementów nie został tak naprawdę zrealizowany. Gospodarka PRL-u wpadła, jak wiadomo, w 1980 roku w absolutne zawirowania, nie było na nic pieniędzy. Wkrótce potem w Polsce wprowadzono stan wojenny i niestety z tego kontraktu z Fiatem, który zmodernizowałby polską motoryzację na długie lata, nic nie wyszło. No bo przecież to był za luksusowy samochód dla Polaków. Tak orzekł dyrektor techniczny fabryki samochodów osobowych na Żeraniu. Był taki moment nieszczęśliwy, przez 2 lata poznańska FSR podlegała warszawskiej FSO i właśnie kiedy Włosi zaprojektowali ten pierwszy piękny model Tarpanioli, który my w naszym muzeum mamy w skali 1:5, ów dyrektor techniczny warszawskiej fabryki orzekł, że ten samochód jest zbyt ładny jak na warunki socjalistyczne i żeby trzeba tych Włochów trochę pogonić, żeby zaprojektowali trochę brzydsze. Tarpanola nie wyszła, ale parę lat później powstał pierwszy samochód terenowy. Patrząc na to auto, piękne, terenowe, ale panie Gerardzie, klamki to z Malucha. Klamki z Malucha, była też propozycja klamek z Poloneza, ale widocznie te się okazały lepsze. To są właśnie Honkery od 1988 do 1995 produkowane w Poznaniu. Pierwsze auta terenowe. Polskie pierwsze auta. Tak, i jedne w ogóle z niewielu aut, które były od początku do końca zaprojektowane w Polsce przez polskich inżynierów. To jest czerwone auto terenowe. Mamy jeszcze tutaj różne modele Honkera, tak? Ile ich było mniej więcej? Mamy różne modele Honkera, ale... Ale nazwane Tarpan. Tarpan Honker. Tak, ale ten kolor nie jest reprezentatywny dla tego auta. Aha. Dlatego, że tutaj właściwym kolorem byłaby wojskowa oliwka, bo ten samochód miał być wojskowym samochodem terenowym służącym do przewozu żołnierzy po prostu. I później jak gdyby w trakcie rozmaitych zmian również próbowano skonstruować wersję osobową, wersję cywilną, zresztą bardzo ciekawą również wersję projektowano we współpracy z Fiatem, o czym niewielu może wie, że Tarpan Honker miał również taki epizod. Zanim fabryka została przejęta przez Volkswagena, miała taki moment krótkiej współpracy z Fiatem, myślano o modernizacji Honkera, niestety nic z tego nie wyszło. Ale Honkerów rzeczywiście było kilka i mamy też tutaj w muzeum bardzo ciekawą odmianę 4032, czyli prototypu krótkiego Honkera. Czyli powiem zielony. I ten jest rzeczywiście w takiej zielonej oliwce wojskowej. Tak, i to jest taki wyjątkowy, bo takich jest chyba niewiele. No 3 tylko powstały takie prototypy, tak. Honker powstał wtedy, kiedy nie udała się współpraca z Fiatem. Praktycznie fabryka zmodernizowała swój dotychczasowy model, wprowadziła również bardzo ciekawe wersje rozwojowe z silnikiem diesla, a docelowo właśnie zupełnie nowy samochód pod późniejszą nazwą handlową Honker. Czerwony, zielony i jeszcze jest wyjątkowy biały, bo nawiązuje do wizyty papieskiej. Tak, to jest samochód, który woził fotoreporterów w czasie wizyty papieskiej w 1997 roku. A wracając jeszcze na chwilę do tych włoskich prototypów. To taka też prośba wielka. Oczywiście szukamy trochę igły w stogu siana, ale 2 takie samochody jeździły. Jeden z silnikiem benzynowym, drugi z silnikiem diesla i zostały w połowie lat 80. gdzieś sprzedane na fabrycznym przetargu użytkownikom indywidualnym. Być może szansa 1 do 1 miliarda, że gdzieś tam jeden z tych samochodów. To apel do Państwa, jeżeli ktoś znajdzie taką. To jest Tarpanola, tak? To jest ta włoska Tarpaniola, tak. Tak, Tarpaniola. Proszę Państwa, 3 Honkery, które są tutaj, one już nie są produkowane w Poznaniu. Skończyła się produkcja w 2018 roku w Lublinie. W Lublinie, tak. A to 1995 roku samochody były produkowane u nas w Poznaniu. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć całą historię Tarpana, bo nie tylko samochody są tu zaprezentowane, ale jest nawet gablota, nie jedna, która prezentuje elementy Tarpana, książki serwisowe, jakieś dokumentacje. Cała historia Tarpana w jednym miejscu. Jest to jedyne muzeum w Polsce, które można zobaczyć w Muzeum Szreniawie niedaleko Poznania. Zapraszamy.